razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, tak? Ponieważ... Co takiego? Że to jest lipa. Czyli, że tak, że są pewne podejrzenia wokół Marcina. Dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. Jak pan to wytłumaczy? To był skrót myślowy. Nie usłyszeliśmy pytania pana posła Suskiego. Pan poseł Suski nie zadawał pytania. Takie też miałem wrażenie. Ja wnoszę o uchylenie tego pytania. A ja nie uchylam tego pytania. Przewodniczący jakieś pytanie zadał, bo nie usłyszeliśmy. Pan jakbym zadała pytanie, to bym go do mikrofonu zadała. Czy to prawda, że świadek w porcie lotniczym zarabiał mniej więcej miesięcznie stawkę kilkugodzinną pracy pani poseł Sadurskiej? Uchylam tak zadane pytanie, proszę go przeformułować. Pytanie brzmi, ile pan tam zarabiał po prostu? 3% stawki pani poseł Sadurskiej? Ktoś z Wysokiej Komisji musi wtedy pytania, no ta musi powiedzieć, ile zarabia pani Sadurska. Przelicznik pani poseł Sadurskiej, 90 tysięcy. Aha, no to wtedy musiałbym policzyć, to jest 3%, tak. O jaki rachunek chodzi, panie przewodniczący? No właśnie nie wiem, o jaki rachunek. No to jak pan nie wie, to... Jak pan nie wie, o jaki rachunek chodzi, to po co pan o niego pyta? Chwilę. Liczę na to, że po prostu pan przeprosi, dlatego że pomyłki się zdarzają. A od kiedy świadek interesuje się branżą lotniczą? Panie pośle, ja się interesuję transportem, można być od urodzenia, a szczególnie kolejnictwem na przykład. Interesuję się, będąc małego dziecka, no trudno mi powiedzieć, może to, że mój dziadek był kolejarzem w Wolnym Mieście Gdańskim. Mój też był kolejarzem i tak. Nie pan interesuje się samolotami. Nie wie pan, co pan traci. Ale ja nie z panem dyskutuję, panu się mylą role, proszę pana. Pójdzie pan wieczorem do programu, pan wystąpi. Histeryczny ton również niczemu nie pomaga. Proszę przesłuchać świadka, nie wygłaszać oświadczenia. Ale ja ze świadkiem rozmawiam, a nie z panem, a pan się włącza, nie wiadomo dlaczego. Świadka, to zatem ta komisja śledcza jest niepotrzebna? Nie, tego nie powiedziałem. Wnoszę o uchylenie tego pytania. Wysoka Komisjo, pytanie, czy komisja jest potrzebna, czy nie, to jest na pewno nie pytanie do tego świadka.